Zadanie 20. Jeżeli podoba Ci się, jak tłumaczę, to dodaj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Będę wiedziała, że przyczyniłam się do tego, żeby Ci rozjaśnić to zadanie i że zrozumiałeś. Dobra, no więc działamy z tym zadaniem 20. Do wyznaczenia trzech boków pewnego kąpieliska w kształcie prostokąta należy użyć liny o długości 200 metrów. Czwarty bok tego kąpieliska będzie pokrywał się z brzegiem plaży, który w tym miejscu jest linią prostą. No, dzieciaków jeszcze tam chyba nie było. Nie pobudowały zamków ani żadnych tych zatok czy coś. Okej, oblicz wymiary A i B kąpieliska tak, aby jego powierzchnia była największa. Okej, dobrze, to zapiszmy sobie najpierw, co my tutaj w ogóle wiemy. Musimy użyć liny o długości 200 metrów. Czyli zobacz, te 200 metrów będzie wykorzystane na bok A, B i w sumie drugi raz A. Ale nie na kolejne B. Czyli to nie będzie obwód prostokąta, tylko to będzie takie coś. Będzie 2 razy A plus B i to będzie nam dawało 200. Ale jeszcze istotna rzecz. Chcemy, żeby powierzchnia była jak największa. A jak się liczy powierzchnię? No powierzchnia to po prostu pole. Czyli jak tutaj jest kwadrat, przepraszam, prostokąt, nie kwadrat. Jak tutaj jest prostokąt, to wzór na pole to jest A razy B. No i jak to zrobić, żeby to pole było możliwie jak największe? No cóż, dobrze by było mieć tutaj jedną niewiadomą, bo jeżeli będzie jedna niewiadoma, to można ją potraktować jako funkcję. No zaraz zobaczysz, o co chodzi. Czyli zróbmy sobie w ten sposób, żeby może podstawić... O, B będzie łatwiej, tak? Podstawmy sobie B. A żeby podstawić B, to musimy je stąd wyliczyć. Czyli odejmiemy sobie... 2a, to wtedy b będzie równe 200 minus 2a. Odejmuję, no bo tutaj mam dodatnią liczbę, tak? Ok, no dobra, czyli to pole mogę zapisać inaczej jako a razy, no i wstawiam b jako 200 minus 2a. 200 minus 2a, tylko uwaga, uwaga, musi to być w nawiasie. Musi być, bo mnożymy przez całe b, a nie tylko przez 200. Dobrze, czyli moje pole będzie wyglądało tak. 200a odjąć 2a kwadrat. I zobacz, przypomina to już funkcję. Dobra, to zapiszmy ją tak może po kolei, to znaczy od najwyższej potęgi, czyli pole, to mamy minus 2a kwadrat plus 200a. Dobra, jest to funkcja kwadratowa i uwaga, żebyś niechcący nie pomylił tego a jako współczynnik przy najwyższej potędze. Nie, tutaj... Musisz sobie pomyśleć, że to jest tak jak funkcja x, tylko że to jest funkcja a, zmiennej a, tak? Czyli wyobrażasz sobie, że a to jest x. No gdyby Ci się pomyliło jakoś, myliło Ci się, nie umiałbyś tego tak zauważyć, to zawsze możesz sobie na maturce po prostu to zmienić na x. Napisać, że a jest równe x i liczyć dalej na x-ach. No i żeby nam się nie myliło, to my tak zrobimy. Czyli... To jest funkcja x. O, taka. Można tak zrobić, nie trzeba. Możesz liczyć na a, jeżeli Ci się to nie myli, to nie ma problemu. I teraz zobacz. Powierzchnia musi być możliwie jak największa. Czyli musisz znaleźć maksymalną wartość funkcji, prawda? Bo wartość funkcji określa mi pole. Podstawiając x, obliczam pole. To pole musi być możliwie jak największe, czyli y musi być możliwie jak największe. Czyli zobacz, ta funkcja jest funkcją kwadratową, więc na wykresie wyglądałaby jak parabola.
W dodatku wiemy, że współczynnik A jest ujemny, tak? Czyli chodzi o ten współczynnik przy najwyższej potędze. Dobra, jest równy dokładnie minus 2, więc ta funkcja ma ramiona w dół. Nie wiem, gdzie ona jest. Ja ją tak po prostu gdzieś machnę, naszkicuję, tak, że ona powiedzmy ma ramiona w dół. Nie wiem, gdzie ona jest. Może być ona gdzieś tutaj wyżej, może być niżej. Nie wiem, po prostu wiem, że ma ramiona w dół, czyli w ten sposób ją narysowałam. No i tak, kiedy Y będzie największy? W wierzchołku, tak? No właśnie, w wierzchołku, czyli ty musisz znaleźć nic innego jak wierzchołek, a dokładnie jego wartość y-kową. A wartość y-kowa wierzchołka to jest nic innego jak q, tak? P i q, q, to jest q. Ok, no to w zasadzie w karcie wzorów jest wzór na q. Ja go po prostu tutaj wpiszę, żeby już w karcie nie szukać. Q to jest minus delta przez 4a. Albo ewentualnie możesz policzyć P i wstawić do wzoru jako X, tak? Jeżeli nie chcesz delty liczyć. No obojętnie, można to tak zrobić, można to tak zrobić. Dobra, bo przypomnę, że wzór na P to jest minus B przez 2A, więc tutaj może rzeczywiście łatwiej to będzie zrobić niż liczyć deltę. Nie ma to znaczenia. Ok, ja sobie akurat policzę deltę. B kwadrat minus 4AC. Wszystkie wzory masz w karcie wzorów, także spokojnie. Sobie zaglądasz, jeżeli nie pamiętasz i już. Ok, współczynnik B, nie myl oczywiście z tym B, tak? To jest zupełnie coś innego. Współczynnik B jest przy x, czyli jest to 200. 200 do kwadratu minus 4 razy A, czyli minus 2, razy C, którego nie ma. A jak nie ma C, to znaczy, że jest to 0. No dobra, w takim razie to wszystko mi się wyzeruje, a tutaj będzie 200 do kwadratu, czyli 2 razy 2 to 4 i jeszcze 4 zera. 40 tysięcy nam wyszło. No dobra, czyli Q to będzie minus 40 tysięcy dzielone przez 4 razy minus 2. Ok. Czyli minus 40 tysięcy dzielone przez minus 8. W sumie mogłabym to najpierw skrócić, ale nie muszę. Tak sobie po prostu zrobiłam. Dobra, 40 podzielić na 8 to jest 5, czyli to będzie 5 tysięcy. 5 tysięcy, ok. Czyli największe pole tego basenu to jest 5 tysięcy. Ale my musimy policzyć A i B. Dobra, musimy policzyć A i B, czyli nam zależy na tym, żeby się dowiedzieć, jaki będzie X, nie? Bo to X nam mówił, jaki to jest wymiar. W sensie, o, X to jest już jeden wymiar, czyli jeśli mamy pole, będziemy mieli ten wymiar, no to ten drugi też już da się policzyć, no bo przecież wzór na pole to jest A razy B, czyli w tym wypadku X razy coś tam jeszcze innego, co wyliczymy, tak? No okej, okay, a x-y są tutaj. Dla konkretnego x-a jest taki wierzchołek. Czyli wykorzystamy teraz ten wzór. Dobra, no to p to jest minus b, czyli to przy x-ie, tak? Minus 200 na 2 razy minus 2. No to tym razem to skrócę. Może tak, minus 2 z minus 2 tutaj będzie 100. O. No i 100 na 2 to jest po prostu 50. Czyli maksymalny wymiar pola, matko, maksymalne pole będzie wtedy, kiedy jeden bok tego prostokąta będzie miał długość 50. No a skoro pole ma mieć 5000, no to podstawiam, tak? Pole to jest A razy B, czy tam X razy B, obojętnie. Czyli 5000 to jest 50 razy B. Dzielę na 50 i mam
żeby to jest 100. Czyli odpowiedź mamy taką. A będzie równe 50, a B będzie równe 100. Oczywiście mogłeś sobie najpierw policzyć P jako 50, tak? Stąd. I Q już nie liczyć z delty, tylko po prostu podstawić sobie do wzoru. Też powinno wyjść Q, czyli Y, tak? No, jak podstawisz X, czyli P, to dostaniesz Y, czyli Q. No i taka jest odpowiedź. Mam nadzieję, że zrobiłeś dobrze. Łapka w górę i subskrybuj kanał.